Okay. Dobry wieczór, dzień dobry, dzień dobry. Czy nas słychać, czy nas widać? Jeśli Państwo są po drugiej stronie, zachęcamy, żeby się przywitać z nami, powiedzieć, skąd Państwo nas oglądają, a może tylko słuchają. Zawsze pytam, gdzie ta kanapa stoi, w którym pokoju, w której części Polski. My już tu uzgodniliśmy, że jesteśmy z różnych miejsc. Ja jestem z dwóch miejsc jednocześnie. Jestem trochę z Wilanowa, trochę z Ursynowa, więc Warszawa pozdrawia Racibórz i Siedlce. Dziękuję za ten głos, że Państwo są. Mamy małe problemy techniczne pod tytułem nie widać nas jeszcze na Facebooku. Zaraz spróbujemy z tym zawalczyć. Ja serdecznie witam na webinarium Centrum Edukacji Obywatelskiej z cyklu Odporna Szkoła. Nazywam się Kasia Pijanowska i koordynuję te webinaria. Mam dzisiaj ze sobą fantastycznych gości właśnie z różnych części Polski. Nie z Olsztyna, zaraz powiem skąd. Dzisiejsze spotkanie pod tytułem Uczennice i uczniowie, którzy boją się i nie chcą wracać do szkoły. Ostatni tydzień to był już powrót do edukacji stacjonarnej dla wszystkich dzieci. Bielany Warszawskie witają, dziękuję bardzo. I to dało szansę, żeby przyjrzeć się tym dzieciom, młodym ludziom na nowo. Stąd propozycja naszego dzisiejszego spotkania. Zanim o konkretach, kilka słów o Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jesteśmy największą organizacją pozarządową, która się zajmuje edukacją. Wspieramy od 27 lat nauczycieli i nauczycielki oraz dyrekcję szkół. W edukacji zdalnej dotarliśmy aż do 40 tysięcy nauczycieli i nauczycielek i około do 10 tysięcy szkół. Chcemy razem z Państwem świętować w najbliższym czasie wydarzenia zamykające, kończące bardzo wiele programów, które toczyły się przez ostatnie miesiące, pod wspólną nazwą Dni Centrum Edukacji Obywatelskiej. Serdecznie na nie zapraszamy. One się będą toczyć pomiędzy 7 a 17 czerwca. Oczywiście będą online, więc nie ma znaczenia, z której kanapy Państwo będą nas wtedy oglądać. Ja wrzucę na czat, jeżeli nadal mam zapamiętane linki. Mogą się Państwo zapoznać z agendą tych dni. Wydarzeń jest bardzo dużo. Ja reklamuję swoje własne wydarzenie, bo Odporna Szkoła będzie również miała wydarzenie właśnie na otwarcie Dni CEO. Można sobie o tym wydarzeniu przeczytać, zapoznać się z informacjami i już nawet zarejestrować, żeby otrzymać przypomnienie o tym wydarzeniu. Oczywiście kilka ważnych informacji jak zawsze. Zachęcamy Państwa do śledzenia informacji o tym, co się dzieje na naszej stronie internetowej oraz na naszym blogu blog.ceo.org.pl. Wszystkie informacje, tak jak i kanał facebookowy, który w tym momencie nas zawodzi, ale zaraz spróbujemy coś z tym zrobić, tam również zapraszamy. I oczywiście, jeśli Państwo nie są zapisani na nasz newsletter, a chcieliby otrzymywać najświeższe informacje o tym, co robimy i co się dzieje, również do tego zapraszam. Teraz pora na przedstawienie naszych gości, ale zanim to zrobię, mogę zapewnić Państwa, że oczywiście będą zaświadczenia, ale tak jak zawsze link do zaświadczeń zostanie wklejony na czacie na zakończenie. Zachęcam Państwa do aktywności na czacie, do zadawania pytań naszym uczestnikom i do interakcji między sobą. Kasiu, przepraszam, może przy okazji powiedzmy o tym, że część ludzi pisze na czacie do panelistów tylko i wyłącznie. Dziękuję Ci, Tomku. To może od razu takie ułatwienie. Proszę Państwa, na czacie, na niebieskim tle jest taki przycisk, który pozwala wybranie osoby albo grupy osób, do których piszemy. Proszę sobie od razu ustalić opcję numer 2, czyli panelist and attendees. Wtedy będą Państwo pisać do wszystkich, zarówno do panelistów, czyli prelegentów i do siebie nawzajem. Wszyscy będziemy widzieć informacje na czacie. Tomek sam się wywołał, Tomek Kołodziejczyk, który będzie prowadził dzisiejsze spotkanie, który jest terapeutą i ekspertem CEO, zaprosił 3 fantastyczne osoby, część może już z Państwu znana, to znaczy Maciej Wojdyna, który był już na naszym webinarium, który jest pedagogiem szkolnym i nauczycielem języka polskiego, Dorota Kulesza-Tałan, która jest terapeutką, również polonistką, ale już nie pracującą w szkole, ale prowadzącą własny gabinet. To drugi nasz gość. I trzeci, Marta Skowrońska, która na webinariach Odpornej Szkoły jeszcze nie była, tym bardziej ją serdecznie witamy. Marta jest bardzo wyjątkowym gościem w tym gronie, ponieważ ona jest nauczycielką, ale pracuje w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu.
To tyle, jeśli chodzi o przedstawienie. Szanowni Państwo, ja próbuję zrobić cokolwiek z sytuacją facebookową. Zostawiam Was w rękach Tomka Kołodziejczyka i jego wspaniałych gości. Tomek Państwu opowie, jaka będzie agenda dzisiejszego spotkania. Ja bardzo dziękuję i zapraszam. Okej, okay, dziękuję bardzo. Dzięki, Kasiu. Słuchajcie, ten czas przejścia z edukacji zdalnej do edukacji stacjonarnej jest trudny i dla nas, i dla uczniów, ale i uczennic oczywiście. Ale w tej grupie uczniów i uczennic jest szczególnie jedna grupa, która jest bliska mojemu sercu i pewnie waszemu też, skoro jesteście tutaj na naszym spotkaniu. To są te dzieciaki, dla których to przejście jest szczególnie trudne, które się bardzo boją, które się chcą wycofać, które myślą o tym, że nie zdecydują się na to, żeby pójść do szkoły, albo to pójście będzie okupione bardzo ich dużym wysiłkiem psychicznym, walką z lękiem i tak dalej. I pomyśleliśmy sobie, że może jest warto przyjrzeć się temu, kim są te dzieciaki? Czy mają jakieś wspólne rzeczy? Co o nich wiemy w ogóle? Nie? Z jakich oni są rodzin? Co je wyróżnia? Jak z nimi rozmawiać albo jak z nimi nie rozmawiać? Żebyśmy, ponieważ nie mamy tak dużo doświadczenia w pracy z dzieciakami, które tak bardzo nie chcą chodzić do szkoły, więc pomyśleliśmy, że może to warto się spotkać i porozmawiać i jakby powiedzieć o tym, co wiemy, zastanowić się wspólnie nad tym, czego nie wiemy i dlatego jesteśmy tutaj w tym gronie także razem z wami. Jesteśmy, czego Kasia nie powiedziała, jesteśmy z różnych miejsc Polski. Maciek jest z Warszawy, Dorota jest z Niepołomic, a Marta jest z Wałbrzycha, a ja jestem z Łodzi. Ale też pracujemy w różnych miejscach i sobie pomyśleliśmy, że to warto może się spotkać i wspólnie porozmawiać. I też ta nasza formuła tego spotkania jest taka, że bardziej będziemy starali się rozmawiać ze sobą, niż tylko siebie słuchać nawzajem, ale także was zapraszamy do tego, żebyście rozmawiali z nami, żebyście rozmawiali ze sobą w taki sposób, jaki jest możliwy w tej konwencji. Czyli pewnie pisali na czacie, my będziemy to czytali, czasami komentowali, czasami sobie nawzajem zadawali pytania. Więc taki mamy pomysł na to spotkanie. Się bardzo cieszę, że się spotykamy tutaj i że razem jest nam po drodze w myśleniu o tym, co to są, jakie dzieciaki mają teraz najtrudniej i jak możemy im pomóc. To chyba tyle tytułem wstępu i może już przejdźmy do rozmów. Umówiliśmy się, że najpierw będę rozmawiał z Maćkiem. Maćku, czy mógłbyś powiedzieć o tym, jak to z twojej perspektywy, z perspektywy nauczyciela liceum w Warszawie wygląda ta sytuacja przejścia, wyglądają te dzieciaki, które mają szczególnie trudno i jakie ty masz doświadczenia w pracy z nimi? Dzień dobry, dobry wieczór, witam Państwa wszystkich. Bardzo się cieszę, że zebraliśmy się tutaj. To zawsze na początku chcę podkreślać, że to jest świetne, że są ludzie jeszcze i jest duch w tak zwanym narodzie. I teraz już przechodzę do meritum, jeśli chodzi o naszych uczniów, którzy boją się. Tak, to jest konkretna grupa docelowa z tym strachem. Tak jak ja sobie przygotowywałem się i rozmawiałem przed webinarem, to wynotowałem sobie trzy rzeczy, które są na ten moment tak widoczne, jeśli chodzi o ten strach. Po pierwsze, to jest taka trudność związana z intensywnością szeroko rozumianą. Przede wszystkim intensywność kontaktów społecznych. Nie dla każdego jest to taka łatwa sytuacja. Ta intensywność łączy się też z jakimiś wymaganiami, no bo szkoła jest miejscem, w którym no, na pewne rzeczy się umawiamy i czegoś od uczniów tutaj wymagamy i od nich chcemy. Uczniowie jakby nie czują do końca, że teraz mogą bezpiecznie wrócić bez sprostania tym wymaganiom. Drugi obszar, który sprawia na ten moment trudność młodzieży, to kwestie związane w ogóle z fizycznością. I tutaj bym zaczął od takiego w ogóle wysiłku fizycznego, jakim jest siedzenie przez ileś godzin, ponieważ część z uczniów mówi otwarcie o tym, że
przez pół roku większość lekcji była, spędzała w pozycji leżącej. I teraz siedzenie jest bardzo trudne, bo też szkolny rytuał nakazuje, żeby to siedzenie było, no tak, tak trzeba siedzieć prosto i w jakimś napięciu z plecami opartymi, nie można się trochę tam położyć czy osunąć, bo, no bo zwracamy wtedy jako nauczyciele uwagę na to, a uczniom jest po prostu ciężko. Wiecie, to trzeba na nowo pewne partie mięśni po prostu pobudzić do funkcjonowania. Trudnością także jest, chciałbym powiedzieć nieśmiałość, ale to chyba będzie coś mocniejszego, to jest obszar ciała jako takiego, które u wielu uczniów po prostu się zmieniło. Część z osób no, miała mniej ruchu, część z uczniów mogła przytyć. Nawet jeśli tak się nie stało, to w głowach części uczniów jest to jakaś trudność. I to, co jeszcze chciałbym powiedzieć przy okazji fizyczności, to też utrata kondycji fizycznej, co ma szczególne znaczenie przy lekcjach wychowania fizycznego. I tutaj temat WF-u pojawia się w wielu grupach, że jest to konkretna obawa, że no tam idziemy na wynik, na puchar, na miejsce i no jakby wychowanie fizyczne ma dość sprawne narzędzia do tego, żeby ustawić te kondycje. Także tutaj to jest to, co jeszcze chciałem powiedzieć jako w ogóle obszar trudności. Na ostatnie to może trochę filozoficzne, ale z naszej perspektywy dorosłych filozoficzne, ale z perspektywy uczniów realne. Uczniowie słyszą od dorosłych, że wrócą do nowej szkoły, że spotka ich nowy świat, że już nic nie będzie takie samo, jak było. I tu uczniowie no, tak naprawdę mają, no, wprost jedna uczennica zapytała mnie, o co chodzi, czy to chodzi o jakąś nową reformę edukacji, czy zmianę podręczników, czy powrót do gimnazjum, no bo o co chodzi z nowym światem? My używamy pewnego sloganu, idziemy przez metaforę, wiedząc doskonale, że po prostu coś tam się zmieni. Natomiast na poziomie ucznia nie jest to tak oczywista metafora nowego świata, więc warto wytłumaczyć, co to może oznaczać. I teraz to były takie obszary, o których ja powiedziałem, jako tych, które są trudne. I zastanawiam się, to chyba będę mówił teraz już o konkretach bardziej w takim razie. Jeśli chodzi o taki powrót i to, co w mojej praktyce, u moich kolegów, koleżanek, praktyków działa, to jeśli uczeń się boi, to no można na pewno rozmawiać o tym, czego się boi. Można troszeczkę w tym momencie pierwszym powrotu do szkoły nie wchodzić od razu w taki konkretny kontakt, w którym będziemy omawiać, przerabiać. Myślę, że to, co uczniowie dosyć wyraźnie zaznaczyli, to oni chcą świętego spokoju na początku, czyli po prostu chcieliby, żeby umożliwiono im takie warunki powrotu do szkoły, w którym wrócą i przez pewien czas po prostu będą w spokoju mogli się na nowo do wszystkiego przyzwyczaić. Nasza szkoła polska nie lubi próżni, lubimy bardzo szybko i dynamicznie przeskakiwać z cel, zadanie, natomiast ja tutaj zachęcałbym do, ja to zrobiłem i u mnie to przyniosło dobry rezultat, czyli taka każda lekcja, pierwsza lekcja gratis w pakiecie, czyli wracamy, sprawdzam listę i no po prostu ze sobą, nie wiem, trochę pogadajcie. Oczywiście ja też jestem do tak zwanej dyspozycji, ze mną też można pogadać i część uczniów nawet miała taką ochotę i rozmawialiśmy. I potem, mimo że ja nie jestem fanem metod wykładu, że się dużo mówię, bo jednak wolę, jak się coś tam dzieje, to potem poszedłem za głosem uczniów i zrobiłem część takich zajęć, kiedy to były takie metody, kiedy oni mogli sobie nadal trochę posiedzieć, a ja im przegadywałem. Mówiłem im, że robimy taki przelot, że będziemy oglądać to, co się działo, jeśli chodzi o materiał z lotu ptaka. I po prostu zaprosiłem do takiej podróży, gdzie ja mówię,
oni słuchają. I tak powiem szczerze, że jak obserwowałem grupy, to po około 10-15 minutach naprawdę napięcie fizyczne i ta postawa, kiedy trzeba siedzieć w napięciu, pada, więc to tak też jakby no, ten aspekt jest do rozważenia, tak jak w jakiej kondycji uczniowie teraz są, jak oni siedzą i ile mogą przyjąć i posłuchać. I też taka informacja, powiedziałem, że właśnie dać spokój i słuchać, bo teraz tak, w wielu szkołach padło takie hasło, że pracujemy nad relacjami, teraz będą relacje, wchodzą relacje do szkoły. No i tutaj w gronie wielu szkół i wśród wielu nauczycieli padł taki pogrom, no to jak, tak, co mamy robić, jak mam o tych relacjach teraz mówić. Ja bym zachęcał do tego, żeby pozostać jakoś tak naturalnie w tej relacji, w której się było z uczniami, może nie wchodzić tak za mocno w taką, no nie wiem, jakiś rodzaj przyjaźni, czy teraz, że zmieniam rolę, nie będę nauczycielem, tylko właśnie będę już tylko od tych relacji bardzo głęboko pracować, bo oczywiście nad relacjami można pracować na wiele sposobów, ale myślę, że uczniowie teraz nie potrzebują takiego osaczenia, może o takiego słowa użyję, żeby też zobaczyć, do którego miejsca oni potrzebują nas, dorosłych, w tej szkole. To, co ja usłyszałem, to, co ja zobaczyłem, to raczej, żeby dać przestrzeń i widzę, że w porównaniu do pierwszego tygodnia już ten drugi tydzień jest naprawdę inny. Pod tym kątem, że uczniowie sami po prostu zaczynają inicjować już kontakt, zaczyna już potrzebna być powoli dyscyplina na lekcji, że tam już się, tam zaczyna się, że tak powiem, atmosfera powoli rozluźniać. Jeśli mógłbym polecić Państwu, to u nas w szkole wśród wielu osób sprawdza się też metoda w tym czasie na czytanie różnych tekstów z młodzieżą i z dziećmi. Jeśli chodzi o młodsze dzieci, szkołę podstawową, tak myślę, że do 6 klasy, to polecam Najwyższą Górę Świata Anny Onichimowskiej i zbiór opowiadań, które na ten czas myślę, że mogą być naprawdę bardzo ciekawe. Zalecana metoda pracy to oczywiście wcześniej przeczytać samemu, zobaczyć, czy to opowiadanie będzie dobre dla mojej grupy wiekowej, a później przeczytać dzieciom, rozdać kartki, może na przykład niech sobie narysują to, co słyszą, albo niech rysują to, na co mają ochotę. Przemek Starań, to wszyscy chyba ostatnio gdzieś tam o tym może słyszeli, Szkoła Bohaterów i Bohaterek, czyli jak radzić sobie z życiem. I tutaj myślę, że dla młodzieży jest to świetna pozycja, szczególnie dla szkół ponadpodstawowych polecam. Jeśli Państwo mają taką przestrzeń, to polecam naprawdę pozwolić, żeby narratorem tego czasu stała się książka. To naprawdę może być ciekawe i dla Państwa, i dla uczniów. A trzecia pozycja to Wszystkie kolory świata, autorzy zebrani. Przepiękna, kolorowa pozycja. Tutaj już od maluchów do szkoły średniej. Też zalecam wcześniej samemu przeczytać, bo można naprawdę zaliczyć niezłą wpadę. Więc najpierw czytamy, później omawiamy. Pięknie ilustrowana, w ogóle świetna idea tej książki. Partnerem jest między innymi Fundacja Dajmy Dzieciom Siłę. Bardzo bardzo polecam na ten czas. To tyle chyba, jeśli chodzi o moją teorię. Dzięki Maciu, to może teraz sprawdźmy praktykę, albo dopytajmy o praktykę, czyli czy ty masz takich uczniów, którzy jeszcze nie przyszli do szkoły, albo wiesz, że to przyjście jest bardzo trudne, czy jakoś wyzwyczaiłeś ich w swojej klasie, albo wśród tych, z którymi uczysz? Mhm. Jest wśród, tak, są uczniowie, którzy nie wrócili, i są uczniowie, no, o których dostajemy sygnał, że od rodziców, że no na ten moment ten powrót nie jest możliwy. Przy tej okazji, to nie chodzi o praktykę mojej szkoły, ale o praktykę różnych szkół, chciałbym tak zaapelować bardzo łagodnie i delikatnie do Państwa pedagogów i dyrektorów, że może wszczynanie tej procedury sądowej, kiedy uczeń przez długi czas nie chodzi do szkoły, może na ten moment nie jest tak konieczne, ponieważ myślę, że można
z rodzicem właśnie porozumieć się i jeżeli jest potrzebny jakiś ślad na koniec roku, a propos interwencji ze strony szkoły, to myślę, że adnotacja też w dzienniku a propos takiej informacji spowodowanej czasem pandemii i taka adnotacja, że rodzic jakby rozmawiał i kontaktował się ze szkołą jest wystarczające, bo myślę, że to nie będzie na ten moment wspierające w kontekście psychologicznym, jeśli takie zawiadomienie czy prośba wpłynie. Są tacy uczniowie i z takimi uczniami ja to tak w głowie swojej nazywam projektem półpiętro. Wiem, że po prostu już nie wejdziemy na pierwsze, więc umówmy się na to, że po prostu zrobimy sobie jakieś schody i dojdziemy do półpiętra. Może na przykład na 2 godziny jednego dnia albo jeden przedmiot w tygodniu. Może tak, może to jest, może rzeczywiście jest potrzebna konsultacja. Tutaj też można wyjść z prośbą o pomoc do pedagoga lub psychologa. Jeśli czujemy, że my potrzebujemy konsultacji, żeby psycholog nas pokierował, to my, a jeśli czujemy, że to będzie dobre, żeby zainicjować taką relację ucznia z psychologiem albo pedagogiem, to może też to być takie wskazanie. Dzięki. A jak widzisz, czy ci uczniowie, którzy nie przychodzą, czy te rodziny są jakoś podobne na przykład, tak? Albo czy jakoś te interwencje wobec rodziców są jakieś specjalne, które wy robicie u was w szkole? Nie mam takiego poczucia, że to są podobne rodziny. Myślę też o moich takich mojej działalności pedagoga pozaszkolnej i pracy z uczniami, którzy też potrzebują takiego wsparcia indywidualnego. Nie, bardziej bym patrzył na tym, na raczej rys osobowościowy po stronie ucznia. Nie każdemu system służy, nie każdemu też takie tempo. Pamiętajmy o tym, że ostatni czas był bardzo intensywny, nie tylko pandemia, ale wcześniejsze zmiany w szkołach, też pewna intensyfikacja w niektórych szkołach, tak 7., 8. klasa, ten przeskok, tutaj mamy uczniów, którzy mieli duże potrzeby, więc raczej bym upatrywał tego w jakimś rysie osobowości uczniów konkretnych niż w konkretnej rodzinie. Okej, dzięki. To jeszcze gdybyś mógł powiedzieć, jaki procent uczniów w waszej szkole albo w twojej klasie jest właśnie takich, dla których to przejście jest szczególnie trudne i nie wchodzą w ogóle albo wchodzą tylko na pół piętra? Jeśli chodzi o procenty, to myślę, że to może być kwestia 10%. Aha. 10%. Całkiem sporo tak naprawdę, nie? Jak policzymy, ile to będzie dzieciaków w ogóle w Polsce, w szkołach w Polsce, to okaże się, że to jest całkiem duża grupa. Okej, dzięki bardzo. Tak może, Doroto, czy ty pracujesz w gabinecie, ale też pracujesz w świetlicy środowiskowej. Czyli pewnie pracujesz z takimi dzieciakami, które albo rodzice mają na tyle kasy, albo mają na tyle niepokoju, że przyprowadzają je do ciebie, albo one szukają, albo te dzieciaki nie mają takiej pomocy od rodziców, ale szukają jakiejś przestrzeni w innych miejscach, gdzie mogą dostać wsparcie od dorosłych. Jak ta sytuacja tych dzieciaków wygląda z twojej perspektywy? Jeszcze tylko przepraszam, zanim odpowiesz, poproszę Maćka, żeby wpisał w czat tytuły książek. Okay? Już czytałem, tak? Dzień dobry Państwu. Tak myślę sobie, że ja też wcześniej sobie tak myślałam o tych dwóch przestrzeniach, faktycznie zupełnie różnych. Przestrzeni gabinetu prywatnego, gdzie tak myślę sobie, że przez ten ponad rok spotykałam się, czy spotykam nadal z osobami, które no jakby są, przyjeżdżają z rodzicami, przechodzą z rodzicami, tak, to głównie nastolatki,
I jakby tutaj widzę troskę rodziny o to, co się dzieje z dzieckiem, tak? Że to jest na pewno bardzo ważne. Z drugiej strony nasza placówka wsparcia dziennego, świetlica środowiskowa, kraina zupełnie inna, gdzie naprawdę wydaje mi się, że bardzo zyskały dzieci przez to, że to miejsce jest, no powiedziałabym, dostępne już od jakiegoś czasu i ja widzę wyraźną różnicę, myśląc o takiej kondycji psychicznej i to faktycznie jest wyraźnie widoczne, no bo coś, na co się pewnie wszyscy zgadzamy, istotą tutaj będą gdzieś relacje rówieśnicze i te osoby, z którymi się spotykam w gabinecie, to są osoby, które gdzieś tutaj mają jakieś wyzwanie, tak, związane z tymi relacjami rówieśniczymi, a myślę sobie, że te osoby, z którymi się spotykam w naszej świetlicy, to całkiem nieźle sobie radzą, więc z tego się bardzo cieszę. Ja tutaj doczepię się od razu do tego, co doczepię się w znaczeniu przyczepię, czyli będę kontynuowała, nie żeby się doczepiać. Dobrze, ten Maciek. Tak, tak. Ale Maciek powiedział o takiej bardzo ważnej kwestii, czyli fizyczności. I naprawdę to jest coś, co przez, myślę sobie, miesiąc, może dwa miesiące, jest mocno obecne w tematach, które pojawiają się w rozmowach z młodymi ludźmi. Głównie, tak naprawdę jak patrzę na to dzisiaj, to jest szósta, siódma, ósma klasa. I też pomyślałam sobie ostatnio, że gdybyśmy się spotkali tydzień temu, to byłoby trochę inaczej, bo jednak, że tak pójdę za tą metaforą półpiętra, część osób już jednak była w szkole, wykonała, tak, pokonała już jakąś drogę i u części osób ten strach, jakby troszkę ten lęk, tak wewnętrzny niepokój gdzieś jest obniżony, chociaż znam osoby, które jeszcze w szkole nie były. I tutaj jest to wyzwanie, czy do tego powiedzmy 25 czerwca w szkole będą. Natomiast to się już zmieniło. Myślę sobie, że przez takie działania szkoły, o jakich Maciek powiedział, czyli naprawdę bardzo wspierające, dobre, tak, które obniżają to napięcie i obniżają stres, którego było bardzo dużo. To, co ja słyszałam, to jest taki niepokój, jak ja wyglądam i co będzie, jak się skonfrontuję, tak, z grupą rówieśniczą. Dokładnie takie rzeczy, że ja mam wąsik, którego nie miałem. Ja jestem zbyt szczupły. Ja mam trochę więcej kilogramów, tak? I dokładnie też ten obszar aktywności. Bardzo duży lęk przed WF-em. Co się będzie na tym WF-ie działo? Albo, co jeszcze ciekawe, przed na przykład wyjściem na wycieczkę, gdzieś jakiś wyjazd rowerowy, no bo ta kondycja nie u wszystkich jest dobra. Tu jest racja, są osoby, które naprawdę większość czasu spędziły po prostu w domu, w pokoju, można by tak powiedzieć. Ale jeszcze chcę Państwu powiedzieć o takiej kwestii, która jest dokładnie kwestią kilku godzin takiej rozmowy, o lęku młodego człowieka, który właśnie był na lekcji WF-u, i niepokoi się o to, że on jest niezaszczepiony i tych osób według niego jest za dużo w tej przestrzeni. Czyli pojawia się jakby dodatkowa kwestia naprawdę autentycznego strachu tych młodych ludzi w dalszym ciągu przed chorobą i takiego stwierdzenia, no dobrze, ja mogę chorować, ale co jeśli moi dziadkowie tak, wiecie Państwo, z czym to jest związane? I powiedziałabym, że to jest ta grupa osób właśnie w szkole ponadpodstawowej, czyli
jakby takich 17-latków, 18-latków, którzy są niezaszczepieni i ten lęk mają. Mają naprawdę rzeczywistą obawę o to, że wracają po prostu do dużej grupy. Więc to też jest, myślę, przyczyna, której nie należy bagatelizować. Ta fizyczność, dojrzewanie, brak takich najzwyczajniejszych spotkań rówieśniczych w tym wieku, kiedy to jest bardzo ważne, no właśnie w tym wieku dojrzewania, myślę sobie, że warto być czujnym, no że tego brakło. To jest dla niektórych osób naprawdę duży fragment czasu, kiedy są zmiany w ciele, w jakimś zachowaniu w związku z tym. Naturalną rzeczą było, że pomiędzy rówieśnikami coś tam się działo. Tego nie było i o tym się mówiło albo tak przez jakieś social media, przez komputer, albo w ogóle. Więc to jest naprawdę ważna kwestia, która niepokoi wiele osób. Ja jeszcze myślę sobie też o języku. Proszę sobie wyobrazić, że też historia sprzed kilku dni, właśnie pierwsza lekcja, kiedy klasa się wita, wchodzi osoba prowadząca lekcję, dzień dobry, witamy się. No i jest dziewczynka, która mówi elo. Najzwyczajniej w świecie, tak? Wita się w taki sposób, wywołując konsternację nauczycielki. Myślę sobie, że to też jest tak, że ten język bardzo nam się zmienił. Zmieniło nam się to, co dzieci i młodzież oglądały i oglądają. Co jest ich zainteresowaniami w tym momencie? To są często naprawdę zupełnie inne rzeczy niż wcześniej. No ja właśnie jako polonistka z wykształcenia boleję nad tym, że świat, że tak powiem, lektur szkolnych jest naprawdę odległy od naszej rzeczywistości i cieszę się też, że Maciek poleca książki, które są warte czytania. Ja ze swojej, że tak powiem, działki naprawdę bardzo polecam świetną, znakomitą książkę Ewy Nowak, znanej pewnie Państwu właśnie pisarki dla młodzieży, która napisała książkę Orkan Depresja. I mimo, że traktuje o jakby tak takim bardzo ważnym i można by powiedzieć trochę pesymistycznym temacie, jest napisana świetnie. Myślę, że dla nauczycieli i dla rodziców bardzo ważna, bo to jest taka perspektywa wejścia w głowę takiej młodej osoby. Naprawdę bardzo polecam, bo myślę sobie, że ten temat depresji, epizodów depresyjnych, takiego obniżonego nastroju, naprawdę też trzeba z czujnością, z taką uważnością się temu przyglądać. Nie żeby też, nie wiem, bić na alarm, może tak, naprawdę żebyśmy byli od tego ekspertami. Ja bym chciała, żebyśmy byli ekspertami, to znaczy takimi, nie wiecie Państwo, że wydajemy diagnozę, tak, ale że jednak czujemy, że coś jest niepokojącego i to myślę sobie, że jest naprawdę bardzo ważne. I jeszcze jedna rzecz, telefon. Telefon, który stał się szóstym palcem. Jakby w czasie tego czasu naprawdę dla nastolatków no, bardzo ważny szósty palec i w tym momencie rozstanie się z nim na lekcji jest czymś prawie takim jak odcięcie tego palca. I uśmiecham się teraz, ale myślę sobie, że też warto pamiętać, że no to jest dokładnie tak, jak odstawiamy, jak walczymy z jakimś nawykiem, który jest dla nas trudny, to trochę jest tak, że dzięki temu telefonowi to mieli kontakt rówieśniczy, mieli kontakt na przykład też ze szkołą, bo część osób w taki sposób czasem się logowała. No i teraz jakby ja, żeby było jasne, nie uważam, że to powinien być przedmiot, który jest obok nas na lekcji cały czas,
ale jakby też, żeby pamiętać o tym, że był towarzyszem i jest towarzyszem tych młodych ludzi, czy nam się to podoba, czy nie, po prostu, najzwyczajniej w świecie. I myślę, że ostatnia rzecz z punktu widzenia też osób, z którymi ja się spotykam, na przykład z osobami ze spektrum, czy wysoko wrażliwymi, to jest hałas. I to jest też taka perspektywa hałasu w ogóle innego, którego bardzo długo nie było. Hałasu przerwy, hałasu boiska szkolnego. Więc myślę sobie, że jest sporo takich obszarów, które powodują, bo mówię o tych obszarach, o których ja rozmawiam i które powodują, że te młode osoby, dzieci i młodzież niekoniecznie chcą wracać do szkoły. Także to taka perspektywa. Okej. Oczywiście za chwilę, jak skończymy, to nie tylko ja, ale pewnie inne osoby też będą ci prosiły, żebyś napisała na czacie Ewę Nowak i Orkan Depresję, żeby to można było zobaczyć. Ale mam do ciebie pytanie. Jak pracujesz z takim, jak rozmawiasz z taką dziewczynką, co to mówi, że ma poczucie, że zgrubła, zbrzydła i zdziczała i że w związku z tym nie bardzo chce iść do szkoły, to jak ty z nią rozmawiasz? Jakby co dla ciebie w takiej rozmowie jest ważne, żeby pomóc jej znaleźć siłę, żeby przekroczyć te lęki, żeby jednak podjąć decyzję, no okej, jednak spróbuję, jednak zaryzykuję. Co w takich rozmowach, co w takiej pracy jest z swojego doświadczenia ważne i efektywne? Myślę sobie, że to, co naprawdę ważne, to jest taka, ja bym powiedziała, taka psychoedukacja po prostu. Czyli też taka rozmowa o tym, co jest nieuniknione, czyli że naprawdę jest dojrzewanie, że to wszystko się dzieje, że ciało każdego człowieka się zmienia. Ja bardzo często opowiadam o swoim doświadczeniu malutkiej dziewczynki ze szkoły, która no niestety nie urosła do tego czasu i też miała trudności z takim wyglądem fizycznym. Ja myślę sobie, że to bardzo pomaga. Ja często rozmawiam też o tym aspekcie instagramowym, który, jak to gdzieś niedawno przeczytałam, jest jednym z najbardziej szkodliwych mediów, bo właśnie wpływa na ten wizerunek fizyczny, szczególnie dziewczyn po prostu. I dużo o tym rozmawiamy w takim aspekcie wspierania, czyli po prostu akceptacji siebie, szukania zasobów, które będą jakby może nie ważniejsze niż wygląd fizyczny, bo bardzo często to w tym wieku no, jest nie do przeskoczenia, ale szukania zasobów, cech osobowościowych, które są na tyle jakby istotne i ważne, że można je też wykorzystać. I tu myślę sobie, że to jest niesamowicie istotne, ale też jeszcze jedna rzecz, bo pewnie do takiej praktyki i znów też powiem, że właśnie Maciek już powiedział o języku i ja też bym o tym języku powiedziała. Często my dorośli robimy to bezwiednie, nieintencjonalnie i naprawdę nie myśląc o tym, że komuś może być przykro. O, jak wy wyglądacie, jak się zmieniliście. Niewinne zupełnie zdania, tak naprawdę, z punktu widzenia takiej dziewczyny, która dla niej, no każda taka rzecz to jest o niej, ją dotyka, prawda? To jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać. Czyli wracając, myślę, że przede wszystkim praca nad tym, żeby poszukać, co może być dodatkowo, tak? Co ja mam, co ja mogę zaoferować, jeśli uważam, że trochę to moje ciało no, nie do końca wygląda tak, jakbym chciała czy chciał, a zazwyczaj w tym wieku to tak właśnie jest. A czego w takim razie nie mówić? Co z twojej perspektywy spowoduje, że ona jeszcze bardziej się zatnie i w ogóle odwróci się od szkoły jak najdalej? No myślę sobie, że właśnie to, co powiedziałam, czyli te na pewno porównania. Krzysiek urósł, a ty nie.
Albo w drugą stronę niepokój trzynastolatka, że już wąsik, a tutaj on czytał i się dowiedział, że to dopiero jak się ma 15 czy 16 lat, czyli myślę, że te porównania, no to w ogóle chyba wszyscy mamy tak, że po prostu te porównania są dla nas bardzo trudne, ale to jest bardzo ważne. Też usłyszałam od jednej młodej osoby, młodej dziewczyny, wie pani, tak dużo osób teraz zwraca uwagę na to, jakie są ciuchy. Ja sobie pomyślałam, zazwyczaj niestety zwraca się uwagę na to, jakie są ciuchy w niektórych grupach, ale ona dopiero teraz na to zwróciła uwagę, że nie wiem, gdzieś odstaje, ma coś innego na sobie. Przeszło rok, jakby nie było to istotne, tak? Ja też usłyszałam od jednej mamy, kupiłam 6 piżam. Czyli wiecie państwo, to jest też bardzo takie ważne. Kupiłam 6 piżam, to był strój mojego dziecka. Więc jakby to, co ważne, pamiętać i być czujnym na ten język. Znów tak powiedziałabym, czujnym na język, lepiej się ugryźć w język, niż powiedzieć za dużo. To jest z automatu, my to widzimy i chcemy tak z wieloma rzeczami się podzielić. Okej, dzięki bardzo. Marto, jeśli możemy teraz do ciebie przejść. Ty pracujesz w MOS-ie, czyli pracujesz z takimi dzieciakami, które już tak trwale, ich rodzicami też trochę, które już tak trwale nie chodzą do szkoły, że potrzebują jakiegoś ośrodka, żeby w tej szkole się odnaleźć. Jak ty z tej swojej perspektywy widzisz ten moment, to przejście, te dzieciaki, jakie to są dzieciaki, którym właśnie trudno się w szkole odnaleźć i które mniej lub bardziej świadomie nie chcą, decydują się nie chodzić do szkoły? Dobry wieczór. Nie wiem, czy mnie słychać, bo mi coś tutaj... Czy mnie słychać? Tak? Dobra. Powiem tak. Przywitam się, Marta Skowrońska. Rzeczywiście pracuję w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu. I jak tak słucham ciebie, Tomku, i moich poprzedników, rzeczywiście ja na tej ścieżce tego młodego człowieka w tym, w cudzysłowie, wypadaniu z systemu, no jestem głębiej. Nie na końcu, ale jestem głębiej. Jak tak słuchałam Maćka, rzeczywiście pierwsze problemy z tym powrotem i szkoła, która podejmuje jakieś tam działania, tak, żeby jednak dzieciakowi pomóc do tej szkoły wrócić. Później, Dorotka, ty mówiłaś o gabinecie i ci bardziej świadomi rodzice, którzy szukają jednak gdzieś tego wsparcia i ten aspekt tutaj, Tomek, który ty powiedziałeś, finansowy. Tak? Wiadomo, że nie każdego stać, żeby pójść prywatnie do gabinetu i szukać tego wsparcia, a druga sprawa, nie wszyscy rodzice są na tyle świadomi, żeby szukać takiego wsparcia w takich miejscach, nie? No a moje miejsce... Jak się zacięło? Miejmy nadzieję, że Marta wróci do nas. Okej, okay. Żebyśmy nie musieli, więc ja może wrócę jeszcze do ciebie, do Doroto, a potem jak połączenie będzie, to wrócimy do Marty też. Z tego, co mówiłaś dużo o, dawałaś przykład dziewczyn, tak? Młodych kobiet, które mówiły o tym, jak im trudno ze zmianą wyglądu. I z badań, które Jacek Pyżalski przedstawił wprawdzie rok temu, na początku tego nauczania zdalnego, wydawało się, że więcej dziewcząt, nawet 3 razy więcej niż chłopców, ma takie tendencje do depresji, objawy depresyjne w związku z tym. I czy z twojego doświadczenia to nie jest tak, że to jest jednak kawałek płciowy, to znaczy to przejście, ten powrót jest dla dziewczynek, dla młodych kobiet trudniejszy niż dla chłopców? Jestem ciekawy, ty, Doroto, i ty, Maćku, jak w ogóle, jak wy to widzicie?
Znaczy, ja na pewno mogę powiedzieć, że więcej dziewcząt jakby ma takie epizody depresyjne. Natomiast tak zastanawiam, w tym momencie się zastanowiłam, bo może to jest tak, że inaczej to jest werbalizowane, czy też są inne objawy tego. Gdzieś mam w głowie jednak stereotyp dotyczący płci, czyli chłopaki nie płaczą. Tak, tak. Po prostu, najzwyczajniej w świecie, ja rzucę. No, coś nam się tutaj zaczyna wykruszyć. Nie słychać mnie? Słychać? Nie słychać teraz. Przepraszam, bo tak się zaniepokoiłam, że zobaczyłam swoją twarz zatrzymaną. Myślę sobie, że to jest taki wątek związany właśnie z tym, że chłopak rzuci krzesłem w ścianę, co właśnie na przykład słyszę, a dziewczyny się zamykają, zwijają się w kłębek i po prostu przestają się odzywać. I to myślę, że jest coś w tym. Myślę, że może z kwestią stereotypów dotyczących płci po prostu. Nie wiem, jak Maćku, ty na tak, to... Tak, ja się zgadzam, że jest to kwestia stereotypu. No oczywiście też wychowania. Ja widzę wśród młodych chłopaków, no ten powrót taki, wiecie, że trzeba być tu jeszcze bardziej silnym i to jeszcze jest tak, jeszcze mocniej. Więc ja robię w ten sposób, pytam jak tam, no nie jest źle. Ja mówię, no u mnie jest tragedia, no u mnie jest, ja mówię, ja ledwo stoję na nogach, mówię, dla mnie jest za głośno, mówię, ledwo tutaj zipię, no ale mówię, super, jak u was jest w miarę dobrze, no to jest okej w takim razie. Ale uważam, że po prostu nadal, mimo że nam się wydaje, że już bardzo dużo się zmieniło, no to nadal jest tak, że na poziomie wchodzenia w męskość, tak w cudzysłowie, okazywanie i rozmowa w tym obszarze, czy w ogóle dotykanie słabości, no nie jest na ten moment dobrze wśród młodzieży płci męskiej widziana. No, jakby to sobie coś wtedy zabieram, jeśli o tym mówię, albo nazywam to i przyznaję się do tego. Ja to też, Tomku, widzę na poziomie tego, jak my wchodzimy na przykład w reakcję strach czy walka, tak? Czyli te typowe dwie strategie, że chłopak bardziej podejmie akcję, tak? Dziewczyna się wycofa, chociaż to nie jest też takie oczywiste i też bym powiedziała, że no nie można właśnie narzucać takich schematów, bo co ciekawe, ja na przykład spotykam się z młodymi mężczyznami, czyli takimi osobami już pełnoletnimi, 19 do gdzieś 28 lat, którzy myślę, że podejmują właśnie taką świadomą już próbę, no po prostu zawalczenia o siebie wbrew temu stereotypowi, że właśnie chłopaki nie płaczą, tak? To też myślę, że jest ciekawe. Mhm. Dzięki. Jeszcze jedna sprawa, która mi szła do głowy, która jest ważna, mianowicie rodzice, która nam tutaj umknęła. Tutaj Ania Guszczar, moja przyjaciółka z Bełchatowa, wrzuca na czat wyniki ankiety z jej szkoły, które pokazują, że uczniowie przede wszystkim oczekują wsparcia od rodziców nawet, bardziej niż od szkoły w tym momencie. A z drugiej strony, jak oni przy szkole, która ma około 900 uczniów, w szkole podstawowej, na ich ankietę online'ową odpowiedziało około 300 uczniów i tylko 30 rodziców. Jakby w ogóle byli mało zaangażowani albo nie chcieli. I moje pytanie jest takie, z jednej strony, jak prowadzić taką politykę informacyjną, czy kampanię informacyjną wobec rodziców, a z drugiej strony, jak wspomagać tych rodziców, którzy często są, mogą być bezradni, widząc, że ich dziecko nie ma tyle siły, żeby przekroczyć swoje trudności. Oni sami nie wiedzą jak, wiedzą, że wkurzanie się na dziecko raczej nie pomaga, bo to już przerabiali. Jakiego rodzaju pomoc dla nich jest skuteczna? Jakie wy macie doświadczenia, jakie wy macie pomysły w tej sprawie?
Maćku, możesz. Ja to tak, no tak przyszło, to co mi przyszło do głowy, to nasz pierwsze, co bym chciał powiedzieć, to byłbym daleki od oceny rodziców, tak, że nie chcą się zaangażować albo no nie odpowiadają na ankietę. Myślę, że w ogóle czas pandemii to trochę jest taka, tak odsłania trochę nasze relacje w ogóle w takiej triadzie uczniowie, nauczyciele, rodzice. I tu jestem daleki od ocen. Raczej zachęcam wszystkich do takiego spojrzenia prawdzie w oczy i zobaczenia, jak jest, żeby nie kombinować za bardzo przy tym. No jest, jak jest. Natomiast to, co mnie się w czasie tej zdalnej edukacji, w czasie też tych powrotów sprawdza, to jest taki, no właśnie to, ta triada, praca w triadzie. Czyli ja sobie robię w ten sposób, że najpierw zapraszam rodzica, akurat online pracowaliśmy, więc rozmawiam z rodzicem, ale uprzedzam, że będziemy na końcu we troje rozmawiać. Ja się trochę z tym rodzicem takie robię ABC pedagogizacji przez 10 minut, uczymy się swoich ról, ustalamy, co komu powiemy i o co nam w ogóle chodzi i ja też pytam, jaka jest, proszę też zawsze o radę rodziców, no bo to rodzic jest ekspertem od swojego dziecka, ja jestem w roli no raczej osoby, która tylko no, no też jako przedstawiciel szkoły no jakiś tam cel ma w tej relacji, ale raczej to proszę, żeby to rodzic mnie jakby przygotował i potem w obecności mojej odbywa się jakaś rozmowa, w której na coś się z młodą osobą umawiamy. I wtedy też nie bawimy się w kotka i myszkę, po trójkącie każdy ktoś tam z kimś się na coś umówił, ale ta trzecia osoba nie wie. I to fajnie. Powiem szczerze, że jak teraz wróciłem do szkoły, to odwołując się do tych rozmów, klika, tak, że no tak, no jest okej, okay, że tak by to jakoś tam procentuje. Ja zawsze zobowiązuję też do wspólnej jakiejś kolacji wieczorem i do jakiegoś omówienia wspólnego tego, co się między nami zadarzyło. To jest tak 10-15 minut, a można naprawdę bardzo dużo w tym czasie zdziałać. To o, to taka u mnie. Dzięki. Marto, super, super, że jesteś. W ogóle fajnie, że się pojawiłaś. Ja najpierw rozmawialiśmy o tym, czy to jest w ogóle jakoś płciowe, ta trudność powrotu do szkoły, a teraz troszkę rozmawiamy o rodzicach, w związku z czym może jeszcze Dorota zakończy o rodzicach, a potem wrócimy do ciebie i tego miejsca i też to potem powiesz też, jak u ciebie wygląda praca z rodzicami, bo dla mnie to jest też niezwykle ciekawe. Dobrze. Ja też powiem tak, rodzice są zmęczeni, po prostu. Rodzice są zmęczeni najzwyczajniej w świecie tym, co się wydarzyło, ponieważ no nagle jakby doszła taka duża troska o ten proces edukacyjny, tak? I myślę sobie, że w tej chwili powiedziałabym, że ważne jest, żebyśmy też wsparli i dali odpocząć rodzicom, ale ja tutaj powiem, że w ogóle, no znów ulubione słowo, ten dobrostan dorosłych nauczycieli i rodziców jest nadszarpnięty najzwyczajniej w świecie i ja już ostatnio powiedziałam, budowanie sojuszy to jest dla mnie najważniejsza rzecz, czyli tam, gdzie się da, to żeby się wzajemnie wspierać, bo to dziecko potrzebuje po prostu dorosłych i w jednym środowisku i w drugim. I rodzice są zwyczajnie zmęczeni, chcieliby trochę oddać. Ja wiem, że to może głupio brzmi, ale wiemy, o co chodzi. I też trochę się nie dziwię, że 30 osób odpowiada na ankietę, kiedy przez ponad rok odpisywali na maile, były niekończące się, wiecie, rozmowy na czatach, Teamsach, Micie i Zoomach i tak dalej. I myślę sobie, że to jest ważne, żebyśmy naprawdę trochę może tak się, ja bym powiedziała, uspokoili i zdystansowali, jeśli się oczywiście uda, no czyli takie uspokojenie się byłoby świetne. Nie sprzyja temu koniec roku, bo wiadomo, z czym to się wiąże, ale pewnie no, mądrość teraz po stronie szkół, żeby jednak właśnie to jakoś zabezpieczyć, tak? Tak bym powiedziała. Więc tyle. Dzięki. Dzięki bardzo. I wróćmy do Marty. Mam nadzieję, że teraz nam nic nie przeszkodzi.
Tak, bardzo przepraszam, nie wiem, jakieś kłopoty miałam z siecią. Nie jestem odpowiedzialna za sieć internetową. Dobrze, ale jestem. To wrócę do swojej wypowiedzi. Zaczęłam mówić, że ja tam na tej ścieżce tego młodego człowieka, no jestem gdzieś tam głębiej. Rzeczywiście do nas trafiają dzieciaki, które z tego systemu wypadły i tak jak powiedziałam, mają opóźnienia szkolne, ta drugoroczność właśnie jest taka roczna, dwu, trzy, a nawet cztero. No a w ostatnim czasie no, moje doświadczenie właśnie z dzieciakami, które przyszły do nas właśnie dlatego, że był kłopot z tą edukacją zdalną. Ty, Tomku, pytałeś, czy my widzimy jakąś taką powtarzalność, jakąś taką charakterystykę tych dzieciaków, jakąś, jak to nazwać, czy to jest jakaś taka grupa, gdzie gdzieś coś tam będzie powtarzalne. Maciek powiedział o tym rysie osobowości, a ja tu chcę powiedzieć, że ta charakterystyka tych dzieciaków, które przychodzą, no jednak mają wspólny, jest taki wspólny rys tych dzieciaków, bo to nie jest tak, że one mają problem tylko z tą zdalną nauką, tylko to jest tak, że no to są w ogóle przeróżne problemy. Generalnie te dzieci, które do nas przychodzą, one mają diagnozę w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i mają takie orzeczenie, które się nazywa orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym. Ale jak się wczytamy w te diagnozy, zresztą te diagnozy to jest jakby dla mnie formalna strona, żeby dziecko było przyjęte, natomiast ta młodzież, która przychodzi, te dzieciaki, które przychodzą, bo to nie jest tylko młodzież, bo przychodzą nawet 11-12-latkowie w tej chwili, co jest przerażające w sumie dla mnie, to powiem, że tych wspólnych cech jest kilka, powiem może o takich 4-5 najważniejszych, jak później zaczynamy pracę z nimi, czy motywowanie do tego, żeby w ogóle spróbować, żeby oni wrócili do tego systemu szkolnego. Pierwsze to są rzeczywiście trudności w relacjach międzyludzkich. Te rówieśnicze, o których mówiliście tu wcześniej i na czacie widzę, Państwo też piszą, rzeczywiście ten moment w ich życiu i te kryzysy w dojrzewaniu, gdzie oni, ta grupa rówieśnicza jest dla nich no, tą grupą odniesienia, już nie my dorośli. I dla nich jest na ten moment ważniejsze to, co mówią kumple i koleżanki, a nie to, co mówimy my dorośli. A w związku z tym, że te relacje właśnie są różne, oni mają trudności w nawiązywaniu, a jak nawet któryś z nich nawiązuje, to mają często trudności z podtrzymywaniem tych relacji. I to jest jakby dla mnie taki jeden obszar wspólny dla tych dzieciaków. Druga kwestia to jest taki negatywny, tak nie boję się tego powiedzieć, negatywny obraz świata i siebie i to rodzi u nich takie subiektywne odczucie takiego jakiegoś nieprzychylności innych ludzi, zagrożenia. To się oczywiście przekłada na taką nieadekwatną samoocenę. Nie zawsze ona jest niska, ale często jest niska, a jakby miała to do wspólnego worka wrzucić, no to jest często nieadekwatna. I to jest druga dla mnie taki obszar wspólny dla tych dzieciaków, które z tego systemu wypadły. Kolejny obszar to jest taka wadliwa samokontrola emocjonalna i poznawcza u nich. Z emocjami, no to wiadomo, jak to wygląda i jak jest im trudno z tą emocjonalnością, a ta poznawcza to często jest tak, że oni gdzieś tam wypadli pierwsze klasy, nawet szkoły podstawowej, nawet jak był problem, bo nie były wdrożone do samodzielnego radzenia sobie z sytuacją szkolną, samodzielnego uczenia się, to później w tych starszych klasach wiadomo, że to ta kula, mała kuleczka śniegowa robi się później coraz większą kulą śniegową i problem jest coraz większy i te niepowodzenia szkolne wiadomo, że są coraz większe, a to się później przekłada też na to, że ta drugoroczność się pojawia. To jest dla mnie taki trzeci obszar. A czwarty obszar to jest taki, mówi się w ogóle o dzieciakach ze środka, że tak mają, ale myślę, że to nie tak do końca, że oni żyją teraźniejszością, że dla nich ten deficyt czasu, na chwila ta teraz obecna, a problem z takie niedostatki mają w zakresie formułowania jakby i realizowania celów takich dalekich, dalszych, tak? Więc to jest taki dla mnie czwarty obszar, to życie właśnie teraźniejszością.
Piąty obszar to jest taki opór przy w ogóle, przy realizowaniu, jak mają postawione zadania czy wymagania, no to taki opór w ogóle, tak? I to jest taka piąta grupa, ale jeszcze się zastanawiałam, jak tak o charakterystyce tych dzieciaków mówić, to, bo Dorotka mówiła jeszcze o tym, czemu oni tak na tym, z tym zdalnym nauczaniem sobie nie radzą. I pewnie to wszystko, co mówicie, jest tak, to się zgadza. Natomiast ja jeszcze rozmawiałam z tymi dzieciakami, które przyszły niedawno w takich zwykłych rozmowach. A czemu ty tam się, nie wiem, nie logowałeś, albo czemu nie odsyłałeś tych zadań? To tam się też pojawiają takie, słuchajcie, odpowiedzi tych dzieciaków, że po prostu im jest wygodnie w domu, w tej szóstej piżamie. Nie ma tej systematyczności, którą szkoła wymusza, tak? Bo ten rytuał wstawania, ubierania się, mycia, przygotowywania, tak? Więc ta systematyczność też część z nich czuje się komfortowo, nie mając tej systematyczności. Nie ma szkoły, jest zdalne nauczanie, więc też trochę jest tak, że oni mówią o tym, że no nie muszę być tak poddany dyscyplinie, jak jestem w szkole, i to też jest dosyć wygodne. I też się do tego przyzwyczajają i fajnie jest tak bez tej dyscypliny. No i wreszcie to, co ty, Dorotka, mówiłaś, ten szósty palec, tak? Ten telefon, to granie w czasie lekcji, jak jest dla niego nudno czy dla niej. No a potem to granie już się, takie przerodzenie trochę w nawyk, bo przecież to tyle miesięcy trwało, że często jest tak, że równocześnie z odpaleniem laptopa i zalogowanie się na Teamsie równało się z braniem do ręki telefonu, ale to już taka dygresja na boku, jeśli chodzi o te ich wypowiedzi. I teraz wracam do tej mojej ścieżki i przychodzą do nas dzieciaki, które z tego systemu wypadły albo właśnie tak jak w obecnym czasie, no nie logowały się albo logowały się, ale nie oddawały zadań, no nie sprawdziło się to nauczanie zdalne. No i najpierw jesteśmy na etapie Maćka, czyli dzieciak jest w szkole, szkoła podejmuje przeróżne działania, tak, nauczyciele fantastycznie, jak są tacy jak Maciek, którzy próbują oddać tą przestrzeń, tak, i dać im chwilę tego oddechu, żeby jakby znowu na te tory wpadli, no ale nie wszyscy wiemy, że mamy kontakt z takimi stycznością, z takimi nauczycielami. Potem się pojawia inne formy pomocy, tak? Wychowawca próbuje tam namawiać rodzica na różne formy wsparcia, może się pojawić gdzieś tam ten gabinet terapeutyczny i tak dalej. No ale jak to wszystko nie skutkuje, no to mam doświadczenie takie, że gdzieś tam pedagog, psycholog szkolny, dyrektor zaczyna naciskać, że trzeba coś, brzydko powiem, z tym dzieckiem zrobić. No i wtedy, jeżeli to jest tak, że rodzic no, nie szuka jakoś tam sam wsparcia i gdzieś tam pomocy, no to pozostają w systemie takie sposoby, jakie zostają. Czyli szkoła występuje z wnioskiem często do tego sądu rodzinnego albo zwyczajnie naciska na rodzica, żeby szukał pomocy w takiej placówce jak moja, bo jakby ona jest w systemie, oczywiście najpierw się tam może, jeżeli rodzina... Ja już mówię o takich ekstremalnych, to nie będę mówić o opiece asystentów czy kuratorów, bo to też nie o to chodzi, ale ja mówię o takim przeciętnym dziecku, kochanym Kowalskim, który po prostu wypada z tego systemu i szkoła po prostu próbuje najpierw coś robić, a potem jak się nie da, no to szuka tego wsparcia, tej pomocy. No i pojawia się MOS, no bo jest w systemie ośrodek socjoterapii, tak, gdzie niepotrzebne jest jeszcze postanowienie sądu, no bo można tak wpłynąć na rodzica, tak z nim porozmawiać i jeszcze jeżeli szkoła czy pedagog czy dyrektor zmotywuje rodzica w ten sposób, że proszę pójść, proszę się zorientować, gdzie jest blisko taki ośrodek, proszę się zorientować, jakie tam są możliwości, jakie są formy pomocy, to jeszcze jest fantastycznie, bo wtedy ci rodzice przychodzą z tym dzieckiem, będę mówić o swojej praktyce, tak? Nie będę tutaj mówić, wiadomo, o wszystkich MOS-ach, bo to różnie to jest w różnych częściach Polski. Skupię się na swoim, na naszej placówce. Jeżeli to jest tak, że ten rodzic przez tego pedagoga, psychologa czy dyrektora jest zmotywowany pozytywnie, proszę pójść poszukać tej pomocy, tak? Tu i tu jest blisko taki ośrodek, to wtedy jest fantastycznie, bo ten rodzic się z nami kontaktuje, my się umawiamy na spotkanie, tak? Ten rodzic przychodzi fantastycznie, jak przychodzą oboje rodzice, a jeszcze bardziej fantastycznie, jak przychodzą z dzieckiem. I możemy tak po prostu porozmawiać i poznać jakby motywację, poznać problemy, trudności
i się wspólnie zastanowić, czy rzeczywiście jest konieczne, czy umieszczenie w takiej placówce jak nasza, czy to przyniesie jakieś efekty pozytywne, ale często jest też tak, że po prostu przychodzi rodzic, wiecie, kochani, przychodzi z takim nastawieniem, że on to dziecko tu musi dać, bo jak nie, to po prostu w szkole to już nie chcą z tym moim dzieckiem, oni go tam po prostu nie chcą, tak, to takie, cytuję często słowa rodziców. Oni też przychodząc mają takie często przeświadczenie, co, to jest dla mnie zawsze takie zderzenie, że ci rodzice często przychodzą i mają o sobie takie zdanie, bo ciągle ta szkoła ich tam wzywała, tak, albo teraz w czasie tego zdalnego te wieczne maile, że on coś tam się nie logowała, nie robiła, nie odsyłała. I ten rodzic często przychodzi z takim przeświadczeniem, że on to w ogóle jest tak bezradnym rodzicem, że tak jest nieskuteczny, tak jest niewydolny, że on już ten rodzic tak naprawdę w siebie nie wierzy, że może tak naprawdę udzielić wsparcia własnemu dzieciakowi, bo to jest dla mnie klucz, tak? Że ten dzieciak najbardziej na świecie to potrzebuje wsparcia tego rodzica. No więc takie jakby dwie kategorie sytuacji, wtedy kiedy ten rodzic przychodzi, że tak powiem, w cudzysłowie zmuszony gdzieś tam przez tą szkołę do szukania takiej pomocy, albo tak jak ktoś tam sensowniejszy zmotywuje pozytywnie tego rodzica i on z tym dzieckiem przychodzi. No i część z nich oczywiście zostaje, no i podejmujemy pracę, próbujemy motywować i pracować takimi metodami, jak tutaj możemy. A część z nich nie zostaje, bo zwyczajnie uważamy po rozmowie z rodzicem, że to nie jest miejsce dla tego dziecka i że gdzieś tam trzeba szukać pomocy innej, nie jeszcze takiej stacjonarnej. Także tak myślę o tym. Czy ja teraz mam powiedzieć o naszych jakichś tam sposobach, bo pewnie zadasz mi, Tomku, pytanie. Rzeczywiście dwutorowo, jeszcze zanim zadasz mi pytanie. Rodzic i dziecko. Nie wyobrażamy sobie w ogóle zupełnie pracy, jeżeli ten rodzic tutaj z nami nie będzie próbował w jakikolwiek sposób współpracować. To w ogóle nie ma sensu dla nas, żeby ten dzieciak tu był. Zasadność po prostu pobytu jego tutaj. No i co? I jeśli chodzi o rodzica, no to słuchajcie, pierwsze co, oni się tak tutaj zderzają zawsze z nami, że nagle nie słuchają ci rodzice, że są źli, niewydolni, beznadziejni w ogóle, bo my wychodzimy z takiego założenia, że każdy rodzic jest najlepszym rodzicem, jakim potrafi, tak? I jak przychodzi taki... Myślenie o pracy z rodzicami dla mnie to jest podstawa, że każdy jest najlepszym rodzicem, jaki może być. Jeżeli jest różne rzeczy mu się nie udaje, to dlatego, że nie potrafi być lepszym. Zgadza się. Więc jakby jak przychodzi ten rodzic i słyszy od nas na początku właśnie tego typu sformułowanie, że nastawiamy się na współpracę i wiemy, że Państwo jesteście najlepszymi rodzicami, jakimi potraficie, to oni nagle, ten oddech taki jest inny, no i to nastawienie i ta motywacja, no i wtedy możemy zacząć ruszyć z miejsca, tak? No a z dzieciakami, no to magiczne słowo, którego Maciek dzisiaj użył, że wszędzie się mają pojawiać relacje, no ale rzeczywiście bez tych relacji, no my mamy ten komfort w ośrodku, że jesteśmy małym ośrodkiem, tak, że my mamy tych dzieciaków 30-35 i nas dorosłych takich pełnoetatowych przypada powiedzmy jeden na dwoje, troje dzieciaków i to już jest, i to jest komfort pracy tak naprawdę, bo te relacje można budować, my znamy się tu wszyscy, no nie ma takiej anonimowości jak w masowych szkołach. I wiadomo, że to jest, no to jest atut tutaj pracy MOS-u. No i co? No staramy się robić wszystko, żeby te dzieciaki wróciły jednak do tego systemu, aczkolwiek ja to zawsze mówię, to nie jest często tak, że one mają wrócić do szkoły, bo często jest tak, że one mogą wrócić do szkoły, ale nie mogą wrócić do swojego miejsca zamieszkania, miejsca pobytu czy do rodziny, bo właśnie jeszcze są inne trudności i problemy w domu, w rodzinie, w relacjach i tak to wygląda. Okej, dzięki bardzo. To ja Cię zapytam jeszcze, podpytam Cię Marta bardziej, jakby, bo mówimy o relacjach i to jest takie słowo, takie, które właściwie dla wielu ludzi może wiele rzeczy znaczyć, ale tak naprawdę co to znaczy, że wybudujecie relacje albo w konkret, jakie zachowania
budują coś, co nazywamy relacją. Jakie zachowania dorosłych powodują, że te dzieciaki są gotowe z nami być, są gotowe mówić o sobie, są gotowe trochę dla nas też przekraczać różnego rodzaju trudności, żeby coś osiągnąć. Co jest z twojej perspektywy w takim niełatwym miejscu, gdzie dzieciaki często nie chcą być? Co jest ważne w budowaniu takiego wzajemnego zaufania i przepływu tej energii pomiędzy nami? Tak, rzeczywiście dzieciaki, które do nas trafiają, to najpierw się zderzam z tym oporem. Tak, bo oni często mają takie doświadczenie, znaczy różne mają doświadczenie. Czasami przychodzą do nas dzieciaki takie, które gdzieś tam im się wydawało, że tak sobie ci dorośli pogadali, że on do tego ośrodka pójdzie, ale przecież wiadomo, że tylko sobie tak pogadają i on tam nie trafi. A jak już trafia, to właśnie sporo z nich ma takie odczucie, że to jest jakaś kara, że to jest w ogóle straszne miejsce i nie wiadomo, co tu będzie. Więc na początku ten opór. No i ta bez tej relacji, gdzie właśnie tam mogę zostawić im tą przestrzeń, myślę, że najważniejszy jest przede wszystkim na początku ten czas, żeby oni jakby mogli dostać tą przestrzeń. Druga sprawa to jest szacunek do nich, tak? Trzecia sprawa, że my im tłumaczymy, że jakby pobyt tutaj, to nie jest tak, że oni tu muszą być nie wiadomo ile czasu, że nikt ich tutaj do niczego nie będzie przymuszał. Pierwsze w ogóle takie kontakty z nimi, jak wiecie, jak oni są na przykład przywiezieni z tą walichą i tak wstawieni trochę, dosłownie wstawieni, tak? To jest naprawdę bardzo trudne dla mnie, tyle lat pracuję, dla mnie to jest zawsze trudne. I ostatnio na przykład jeden z tych chłopców, który przyszedł tak na koniec, to też jest takie smutne. I przez pierwsze ileś godzin w ogóle się nie odzywał. I wystarczyło, że po prostu z nim byłam w tym pokoju. Wcale nie rozmawialiśmy, nie? Ale z nim byłam, nic od niego nie chciałam. Nie umoralniałam go, tak? Nie nagabywałam na rozmowę. I to wystarczyło, żeby on w jakimś tam momencie się przełamał, tak? No a potem budowanie tej motywacji, tak? Że to od ciebie zależy, ile będziesz u nas, tak? My cię wesprzemy w tym, jaki ty będziesz miał plan na siebie, gdzie ty chcesz być, tak? Gdzie chcesz tą szkołę kończyć, bo to nie jest tak, że musisz tutaj być, tak? I myślę, że ten szacunek, potem budowanie tego zaufania, no wiadomo, spędzamy dużo czasu oni ze sobą, jesteśmy, mówię, małą placówką, oni widzą, jakby też jak wchodzą w grupy i widzą, na jakie my jesteśmy otwartości już z tymi chłopcami, którzy są, tak? To też wiadomo, dajemy im tam jakiś czas, żeby zobaczyli, że nic na siłę nikt nie będzie z nimi robił, że będą rozmawiać czy robić coś w momencie, kiedy będą na to gotowi. I to tak naprawdę wystarcza, żeby pójść dalej, żeby budować właśnie motywację, żeby planować z nimi to, co oni chcą. Jak oni widzą, że tutaj nikt ich nie będzie przymuszał do niczego, że w szkole, naszej szkole jest trochę inaczej niż w masowej, bo przez pierwszy tam jakiś tam czas nikt nic od niego nie chce, bo po prostu widzą, że potrzebuje tego czasu. A potem się okazuje, że jak nie lubi pisać, to może zaśpiewać. A jak nie lubi śpiewać, to może narysować, tak? I pomalutku przekonuje się, że ten sukces szkolny może tutaj odnieść u nas, tak? Bez właśnie tego systemu jedynkowego, bez tych takich konsekwencji. Na początku wystarczy, że jest. Okej, dzięki bardzo. I ostatnie pytanie do ciebie tutaj, w tym momencie. Czy z twojej perspektywy ma sens straszenie mosem? Czyli mówienie w szkole, jak nie będziesz chodził, to pójdziesz do mosu, a tam to naprawdę będziesz miał przeklapane, więc się poważnie zastanów, co ty robisz. Straszenie mosem. Ja wiem, że to jest tak praktykowane, to straszenie mosem, a później jeszcze mowem, bo jak jeszcze się pojawia w międzyczasie jednak już sąd, to wiadomo, że sąd może zobowiązać rodzica do umieszczenia w MOS-ie, ale może też
postanowić o środku wychowawczym w postaci MOW-u i wtedy wiadomo, że to też już jest inaczej, bo ośrodek wychowawczy no już jest zamkniętym ośrodkiem. U nas no, oni wiedzą, że to jest tak naprawdę na wniosek rodzica i że jeżeli za jakąś tam chwilę z rodzicem dzieciak i my uznamy, że jakby nie bezzasadny dalszy jego pobyt, albo że po prostu wyznaczył sobie już tak cele i tak realizuje się w tym, co tam sobie wyznaczył, że jego pobyt nie ma sensu, No to do przodu i to jest fajne. Natomiast straszenie MOS-em, no, nam to na pewno utrudnia, bo jak dziecko przychodzi i w drzwiach jest po prostu przerażone, że nie wiadomo, co to tutaj będzie i co to będą z nim robić, to no, żeby to odczarować, to no, musimy troszkę wysiłków to włożyć, żeby to odczarować. Więc to na pewno nie. Dlatego też staramy się prowadzić te takie rozmowy wstępne, ja to nazywam, że zanim dziecko przyjdzie z tymi dokumentami, z tą walizką, żeby przyjechali ci rodzice, żeby porozmawiać z nim, żeby mu pokazać nawet, żeby zamienił parę słów z chłopakami, tak, albo z byłymi wychowankami, jak oni to widzą, jak oni się tu czują. I wtedy łatwiej, tak? Ale straszenie, myślę, że nie przynosi efektu, aczkolwiek na niektórych działa. Myślę, że część z nich ma takie, jak tak rozmawiam szczególnie teraz, bo to jest ten czas z tymi, którzy odchodzą od nas teraz, kończą albo szkołę, albo po prostu etap taki, że już forma taka pomocy w postaci MOS-u jest im niepotrzebna, to oni jednak mówią, że no, przydało się ten pobyt im tutaj, że wiele różne rzeczy zrozumieli, że jednak pomimo tego, że czasami mieli takie odczucie, że no jednak musieli tu być, że tak powiem, siedzieć, no bo oni są tutaj jednak od poniedziałku do piątku, nie wszyscy wyjeżdżają na weekendy regularnie. To, że jednak ten czas no, wykorzystany był pozytywnie, no ale to trochę czasu musi minąć, żeby takie wnioski, takie refleksje te dzieciaki miały i wiadomo, że nie wszystkie mają, bo część z nich jednak gdzieś tam wypada i idzie na przykład do MOW-u, bo gdzieś tam się pojawiają czyny karalne. No ale to tak chyba na każdym etapie pomocy dzieciakom tak, takie sytuacje też są, nie? Ale straszyć MOS-em nie. To bardzo dla mnie było strasznie ciekawe widzenie, usłyszenie tej twojej perspektywy i zobaczenie, jak to jest i co się dzieje z tymi dzieciakami, które wypadają z systemu, ale też, że tak naprawdę to, czego oni potrzebują, to tak niedużo, nie? Takiej dorosłych, którzy są z nimi, którzy mają dla nich trochę czasu, którzy nie mają pretensji, a bardziej jakby chcą znaleźć coś wspólnego, co mamy ze sobą. Tak, dokładnie. Myślę, że to jest największa wartość tutaj pobytu tego ich, że właśnie mają tą uwagę dorosłych, żyją w grupie rówieśniczej, muszą się do niej dostosować, muszą się tych relacji z nimi uczyć, z rówieśnikami w grupie. Staramy się tak to robić, żeby oni sobie dużo informacji zwrotnych udzielali, no bo to jest też ten etap, że ważni są rówieśnicy dla nich, to co oni myślą. Ale to, co ty mówisz, no myślę, że ta uwaga i troszkę zmiana podejścia do nich takiego troszeczkę innego niż jest w szkole, tak? Że tu ja jako pedagog, no nikt mną nie straszy, tak jak w masowej szkole, tylko raczej jak chcesz, to przyjdź pogadaj, a jak nie chcesz, to możesz wybrać sobie kogoś innego z dorosłych, tak? U nas jest tu trochę i że nikt się nie obrazi na ciebie, nie? I tak samo w szkole, tej fobie, że po prostu nie podoła, nie poradzi sobie, nie udźwignie, a tu się nagle okazuje, że ktoś docenia, że dzisiaj tylko przepisał 4 linijki na przykład, tak? A jutro ktoś doceni tylko to, że a ma takie dni, że poklepie go po ramieniu tylko dlatego, że przesiedział po prostu, że przesiedział, że wytrzymał 45 minut, nic nie robiąc, nawet może leżąc na tej ławce, ale nikomu nie przeszkadzał tym razem. I trzeba to zauważyć, tak? I te małe takie kroczki, to małe zauważanie takich małych rzeczy, że dzisiaj nie przeszkadzałeś. I on robi takie wielkie oczy, bo nie. Docenił ktoś, że ja nie przeszkodziłem innym w udziale w lekcji. I to są takie małe furtki, które się otwiera i oni się przekonują, tak? I idziemy dalej. I to jest tak mało, ale tak dużo. Super, dzięki wielkie. Maćku i Doroto, czy macie jakieś refleksje albo skojarzenia? Tomku, ja jeszcze, przepraszam, ja jeszcze chcę powiedzieć jedno zdanie, bo
Nie wiem, kto nas słucha i ogląda, ale ja zachęcam wszystkich rodziców, bo my też jesteśmy rodzicami, też mamy problemy z własnymi dziećmi, bo to nie jest tak, że my jesteśmy jakąś alfą i omegą i każdy specjalista i wszyscy sobie tak świetnie radzimy, nie, to nieprawda. Natomiast ja zachęcam wszystkich nauczycieli, pedagogów i wszystkich, którzy mają styczność z dzieciakami, żeby właśnie próbować szukać tych rodziców, wspierać tych rodziców. Oni tak naprawdę, rodzice w tym tempie, w tym biegu, w jakim my teraz żyjemy, w tym biegu, oni często właśnie potrzebują zwykłego wsparcia, bo tak rozmawialiśmy o tych dzieciakach, że to tak mało im potrzeba, ale rodzicom też. Bo ja, moje doświadczenie tutaj w pracy z rodzicami w ośrodku, bo ja prowadzę też grupy dla rodziców, to często naprawdę, słuchajcie, to, że się im poświęci uwagę i że ktoś im powie, że wysłucha, poświęci im trochę czasu i trochę da im uwagi, często naprawdę wystarczy, żeby oni, żeby drgnęło coś i żeby zaczęli szukać drogi do własnego dziecka. I dlatego zachęcam właśnie wszystkich, żeby też zachęcali rodziców, żeby oni też szukali pomocy. Nawet włącznie z takim miejscem jak moje, ale ja nie mówię, że moje jest najlepsze, tak? Bo jak trafią do Dorotki, do gabinetu, może się okazać, że to jest to miejsce na ten moment, w którym oni są, ta rodzina, tak? Ale żeby tej pomocy po prostu szukać, żeby się samemu zastanawiać, co dane miejsce jest w stanie zaoferować, tak? Na ten moment danej rodzinie, danemu dzieciakowi. Dziękuję. Dzięki bardzo. To ja odniosę się do jednego stwierdzenia, czy też wyrazu tak naprawdę, które gdzieś tutaj na czacie zostało zapisane i napisałam, że ja mam kłopot ze słowem reintegracja. To trochę jest tak, że sobie myślę, no po prostu jest integracja, tak? Są relacje. Dlaczego my znów mamy jakąś reintegrację, tak? Wiecie, mam wrażenie, że to jest jakiś kolejny sztuczny twór, który jeśli nie będzie autentyczny, to jest po nic, najzwyczajniej w świecie. I to myślę, że jest ważne, bo jeśli nagle nauczyciele będą robić zupełnie coś dlatego, że jest dyrektywą i trzeba, i tak jak Maciek powiedział, to jak mamy budować te relacje, no to dzieci po prostu, przepraszam, no pójdą sobie oglądać, nie na lekcji pewnie już w tym momencie, bo nie będą mogli, ale zaraz pójdą oglądać jakiś serial na Netflixie albo żeby sobie pograć, bo pomyślą sobie, nie, to nie jest miejsce, ktoś tutaj udaje. To autentyczność jest potrzebna. Czy to ma się nazywać reintegracją? No ja mam sprzeciw, tak, że to słowo mi się nie podoba. Integracja jest po prostu, ale tak naprawdę integracja, no budowanie normalnych więzi tak jak zawsze, no tak jak powiedziałeś o tej publikacji pod redakcją Jacka, tak, Pyżalskiego, która rok temu, ja myślę, wielu z nas naprawdę też dała jakąś tam podstawę, że coś zobaczyliśmy, to oczywista sprawa. Zawsze w edukacji ważne są relacje, no nie tylko podczas edukacji zdalnej i wszędzie są ważne. Więc powiedziałabym tak, jak najbardziej integracja, czy ona musi być nazwana re, to tu bym się zastanawiała, byleby była autentyczna. To myślę, że jest istotne. Dzięki. Dzięki. To ja za Dorotą pójdę też, ani reedukacja, ani reintegracja. Może nawet nie resocjalizacja, tylko po prostu jesteśmy w tu i teraz, już nie zawracajmy do tego re. Te językowcy będą wiedzieli i się mogą rozsmakować w tym, że to ma jakiś ładunek. Ja absolutnie idę za Dorotą. Natomiast to, co ja bym chciał na końcu jeszcze podkreślić, to nadal jest w eterze ta trudność, jeśli chodzi o młodzież i kontakt z pedagogiem, psychologiem szkolnym. Jest to nadal naznaczone wstydem. Tu Państwo pisali o tym w czacie, ale ja też się w ciągu tych dwóch ostatnich tygodni z tym spotkałem. Zachęcam Państwa do rozmowy, nawet nie do rozmowy. Jeśli rozmowa to jest coś trudnego, że trzeba z uczniów wydobywać wstyd, tak, bo to jest, wstydzimy się tego, to proszę, po prostu zachęcam Państwa do opowiadania o pedagogach, psychologach, o tym, jak wyglądają wizyty, że to też są ludzie. Ja też
czasem przyjmuję jako pedagog, więc tak mówiąc jako nauczyciel języka polskiego pedagogu, tak myślę o tej swojej stronie pedagoga, no że jednak i tam się ze mną jest, można się dogadać, ale też mamy i w szkole, i znam no, wielu fantastycznych pedagogów, psychologów, proszę naprawdę nie straszyć, tutaj jedna pani napisała na czacie, że tutaj koleżanka prosi, żeby weszła do klasy i postraszyła klasę i pani odpisała, że ma ochotę zrobić uuu, to może czasem warto naprawdę jako pedagog wejść do tej klasy i zrobić tak uuu, żeby trochę przełamać ten stereotyp. Naprawdę potrzebujemy nie uchylonych drzwi na ten moment, tylko potrzebujemy otwartych drzwi. Może też niektórzy z Państwa zdecydują się na to, żeby pracować do końca roku szkolnego w gabinetach pedagoga i psychologa przy otwartych drzwiach. To jest bardzo piękna praktyka w szkole i naprawdę pierwszy tydzień oswaja, bo można popatrzeć sobie, w drugim tygodniu niektórzy zachodzą i coś tam zagadują, no a w trzecim może ktoś usiądzie. Także zachęcam też do takich pozawerbalnych działań. Jakoś no, pracujmy wszyscy tak w przestrzeni, żeby uczniowie coraz bliżej byli miejsca, w którym dostaną pomoc. To ode mnie na koniec. Dzięki. To mnie też jakoś zainspirowało to, co ludzie pisali na czacie o tym, o straszeniu pedagogiem. I coś tam, ja sobie pomyślałem o budowaniu motywacji, nie? Jak my w ogóle budujemy motywację do zmiany. I że bardzo często to budowanie motywacji właśnie opiera się na pokazywaniu, jak nie przestaniesz tak się zachowywać, to dopiero będzie. A tymczasem to, co wy mówiliście też, to co ty mówiłaś, Marto, że ta motywacja też polega na tym, żeby stworzyć taką przestrzeń, żeby uczeń tutaj w tym przypadku miał po co się przełamywać, miał po co, miał dla kogo zrobić coś, co jest trudnego, zrobić coś, co nie zrobił wcześniej. Nie? W związku z czym tutaj to straszenie, pewnie nas samych straszono, w związku z czym chętnie też straszymy innych, ale wydaje mi się, że ono nie jest zbyt efektywnym sposobem budowania motywacji. I słuchajcie, na koniec, ponieważ nam zostało jeszcze kilka minut, tutaj Kasia wrzuciła informację o zaświadczeniu, ale pobawmy się w coś takiego, gdybyśmy mieli sformułować jednozdaniowy apel, nie wiem, jednozdaniowy apel do wychowawców w sprawie pracy z tymi uczniami, którzy się boją przyjść do szkoły, to jakby wasz apel brzmiał? Wiecie, macie tylko, nie wiem, 20 sekund, bo będzie koniec świata za chwilkę, w związku z czym to nie może być więcej niż jedno zdanie. Ale co byście im powiedzieli wtedy? Ja, może to naprawdę żartobliwie, ja często pracuję z zaklęciem ridiculus, na strachy, żeby sobie każdy pomyślał o czymś takim właśnie, jakie jest moje zaklęcie, co zrobić, żeby się nie bać. I to jest w ogóle świetna lekcja, żeby odczarować i trochę pogadać o tych naszych lękach, strachach, każdy je ma. Może nawet z czarodziejską wróżką właśnie, ale chciałabym, żeby jakby oswoić to, co trudne, tak? Oswoić no te strachy, lęki, żeby pokazać, że właśnie wszyscy je mamy i możemy je zaprosić po to, żeby potem się z nimi może nawet pożegnać. Dzięki. Dzięki bardzo. A ja jakbym tak miała zachęcać wychowawców, nauczycieli, wszystkich pracujących z młodzieżą, to ja bym zachęciła do stosowania takiego prostego pytania, żeby nie pytali swoich uczniów albo nie oceniali, nie moralizowali, tylko pytali ich zawsze, co możesz zrobić lepiej, kochany uczniu. Nie co zrobiłeś źle, co ci się nie udało, tylko co możesz zrobić lepiej. I to działa naprawdę. Dzięki bardzo. Dziękuję. Maćku, zostałeś. Ja bym zachęcał siebie i wszystkich do tego, żeby dać przestrzeń. Naprawdę, niech każdy tak dla samego siebie zrozumie, jaka ta przestrzeń ma być. My wszyscy jesteśmy fachowcami od grup, z którymi pracujemy. Mamy kilkaset godzin, kilka tysięcy, niektórzy mają godzin przepracowanych z tymi grupami. Naprawdę, proszę Państwa, jesteście ja i wy niepowtarzalnymi fachowcami od tych grup i proszę, ode mnie jest taki apel, żeby się dać przestrzeń i trochę się odpiąć,
w takim znaczeniu odpiąć się od trochę od systemu, trochę się odpiąć od tego rytmu. Nie jesteśmy koleją, nie musimy na czas stawać na każdej stacji. O, to byłby mój apel. Dzięki bardzo. Tutaj Ania napisała na czacie: rozmawiaj, słuchaj, uśmiechaj się, bądź dobrym człowiekiem. Jeśli wy macie jeszcze inne osoby, jeśli mają jakieś pomysły na wasze apele, to zapraszam do pisania. Dla mnie jaki byłby apel tutaj? Że dla mnie chyba jest ważna taka perspektywa, że te dzieciaki nie wybrały tego miejsca. Tak, że to nie jest tak, że one wybrały, że im jest ciężko, trudno i nie mogą. I że moja rola jest im pomóc, żeby one chociaż trochę się przesunęły w stronę, gdzie będzie im lepiej. Nie wiem, czy to jakoś składnie brzmi. Kasiu, czy masz jakiś pomysł na apel w tej sprawie? Mi bardzo podobał się ten apel z uśmiechem, ale bardzo sobie biorę to, co mówiliście na końcu o tym niestraszeniu. Ja nie jestem nauczycielem, ale jestem mamą i czasami mówię, zobaczysz, co będzie. I dzisiaj, słuchajcie, biorę sobie to, że pochwalę jednak częściej niż mam w zwyczaju i nie użyję dzisiaj, zobaczysz, co będzie. A mam takiego małego wariata, sześciolatka, który od tygodnia jest w domu z powodu choroby i raczej szłam w to, zobaczysz, co będzie. Dziękuję wam bardzo za naprawdę fenomenalną rozmowę. Widać, że wzbudziliście olbrzymie zaangażowanie w osobach, które nas oglądały. Udało nam się być też na Facebooku, więc pozdrawiamy osoby, które tam są i nas słuchały. Tam się toczyła bardzo żywa dyskusja, którą opiekowała się Ola Kluj i tam naprawdę dużo ciekawych rozmów również, więc bardzo za nie państwu dziękuję. Żegnamy się w takim razie ostatnim webinarem przed podsumowaniem, czyli przed dniami CEO, bo Odporna Szkoła pojawi się jeszcze raz właśnie w ramach dni CEO, czyli 7 czerwca. Serdecznie zapraszamy. Okej. Ja bardzo chcę wam podziękować za udział, za przyjęcie tego zaproszenia i za dzielenie się swoją mądrością i wiedzą. Chciałbym jeszcze dodać, Kasiu, że ten webinar będzie zawieszony na blogu CEO, prawda? W związku z czym, tak, jeżeli będzie, chcecie jeszcze raz nas posłuchać. Ale przede wszystkim będzie na YouTubie już jutro, na naszym kanale. Od jutra można oglądać sobie jeszcze to wydarzenie raz. Okej, super. Bardzo, bardzo wam dziękuję. Doroto, Marto, Maćku. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Dziękuję.